Tym razem kierowcy ścigający się w największej serii kartingowej w naszym kraju Rock Cup Poland rywalizowali na torze opodal Zielonej Góry. Który z zakrętów sprawiał im tam najwięcej trudności? Przy lesie, taka nawijka. Nawrotka koło lasu, taka ostra dość. Ale rywalizacja ponad 100 kierowców trwała na całej długości toru, tym razem przy wielkim upale. Jednak i na to kierowcy mają swoje sposoby. Późno się ubieram, tak 4 minuty czy 3, jak się zaczyna wyjazd. No na pewno jest bardzo ciężko, teraz akurat wychodzi kto najbardziej się przygotowywał do wyścigów, jaką ma kondycję. W najmłodszej kategorii Baby Rock na czasówce najszybszy był Igor Seweryn, ale całą rundę zdominował inny kierowca, Dominik Garbaciak. Na czasówce byłem trzeci, a w wyścigu na starcie ten, co jechał po lewej, ten drugi, co był, ja mu zajechałem drogę i on nie miał się gdzie wcisnąć pomiędzy pierwszego, a mnie trzeciego. Tuż za nim piątą rundę ukończyli Dominik Mazurek i Kacper Rogala. W mini rok najszybszy był Gustas Grinbergas. W finale tuż za Litwinem przyjechał Oliwier Pyłka. Na początku słabo mi szło. Dojeżdżałem na czasówce 8, a później jeszcze lepiej 7 na wyścigu w pierwszym, a w drugim 2. Równie zacięta rywalizacja była w Junior Rock, gdzie w piątej rundzie wygrał Michał Kasiborski. Na treningu oficjalny przyjechałem pierwszy. Miałem przewagi nad drugim 1,5 sekundy. Do wyścigu pierwszego startowałem z pierwszej pozycji. Było ciężko, Jasiu Galeja stawiał na mnie duży nacisk, pojechał, jechał cały wyścig za mną. Ja jednak musiałem jako lider przejąć tą presję. Drugi wyścig odbył się tak samo, ze startu wyjechałem pierwszy i cały czas utrzymywałem moją pozycję i było dobrze. Fantastyczna walka była na torze również w DVS. W kwalifikacjach najszybszy był Szczerbiński, ale niedowaga sprawiła, że startował do przedfinału z ostatniej pozycji. Nie odebrało to animuszu zawodnikowi i dojechał on na drugiej pozycji. Finał to już zwycięstwo Szczerbańskiego przed Lejko i Kaczmarkiem. W najstarszej kategorii piąta runda padła łupem Marcinkiewicza, ale nie ma się co dziwić, w końcu to domowy tor tego zawodnika. Po przegranej w Poznaniu kierowca wrócił więc do gry. Po nieudanym Poznaniu, no na Poznań musimy wziąć poprawkę, bo tam byłem chory na antybiotykach, także dobiorę poprawkę, ale rzeczywiście tu mi się jedzie fantastycznie, także rzeczywiście wracam do gry. Fantastyczna rywalizacja, tasująca się stawka wyprzedzenia i zacięta walka do ostatnich metrów. To znak rozpoznawczy Rock Cup Poland, serii kartingowej, w której ścigają się najlepsi kierowcy kartingowi w naszym kraju. Kolejna okazja, by zobaczyć ich w akcji 19 i 20 czerwca w Bydgoszczy.